żeby młodzież wiedziała, bo wiesz, młodzież nas nie zna, nie? Znaczy, jak byłeś po raz pierwszy u mnie w programie, ich było, nie, w ogóle nie było na świecie. Nie było na świecie. Kochani, bardzo z tym chłopakiem się lubimy, ale jeszcze bardziej z tą dziewczyną. Tak mnie zapraszam do tego Olsztyna. Aha, i chciałem wam powiedzieć, że ja... Dobrze. Ostatni raz byłem u niego 11 lat temu. Tak. Dzwoniłem co tydzień do niego. Nie, co tydzień lat. Raz nie zadzwoniłeś. I on w ogóle nie odzwania, odzwania po miesiącu, po dwóch. I ja mówię, zaproś mnie, ty ludzi zapraszasz. Ale Norbi, ty jesteś jak taki czempion onanizmu, ty sam do wszystkiego dochodzisz. Dasz sobie spokojnie radę, no. No dobra, a powiedz, a czy ty, bo właśnie, to jest proszę. Dobre pytanie. Czy ty się masturbujesz? Tak. Jak, i, dobra, i chwileczkę, ile razy w tygodniu? No nie, no to nie możesz tego mierzyć na tygodnie, na godziny bardziej, no. No dobra, nie, bo byłem ciekaw po prostu, czy to jest... Norbi, przecież my jesteś... A ty też jeszcze? Ja też. Przy trzeciej żonie? Tak. Ona o tym wie? Tak, pomaga, ale... Pomaga ci, czy pomaga, sobie... ale też mówi nie, poczekaj wieczorkiem. Teraz już wiecie, dlaczego on ciągle żyje. To jest fenomen. Tak. Proszę państwa, bo pamiętajcie, uprawianie seksu, nawet w sposób taki jakby bezpośredni, indywidualny, daje tą witalność. A ty pamiętasz swój pierwszy raz? Ja znam dowcip. A czy ty robisz to? Nie, powiem. Ja znam dowcip. Proszę. Jak żona przyłapała męża, który robił to pod prysznicem. Tak. Stanął i mówi, to jest moje ciało i będę się mył tak szybko, jak chcę. Dobre.